śpiąca królewna. Przed wielu laty żył sobie król i królowa, którym urodziła się wymarzona córeczka. Nazwali ją Różyczką. Oprócz licznych gości, król zaprosił z okazji narodzin córki również 12 dobrych wróżek. Król zapomniał o zaproszeniu 13 wróżki, bo miał tylko 12 złotych nakryć. Wróżki obdarzyły królewnę urodą, rozumem, mądrością, a obrażona wróżka zapowiedziała, że królewna w 15 roku życia ukłuje się wrzecionem i umrze. Jedna z wróżek próbowała złagodzić złe życzenie, mówiąc, że królewna od ukłucia nie umrze, lecz zapadnie w sen stuletni. Aby ustrzec królewnę przed niebezpieczeństwem, król rozkazał, aby wszystkie wrzeciona w kraju zostały zniszczone. Pewnego dnia, kiedy Różyczka miała 15 lat, błąkając się po ogrodzie, zaszła do starej wieży i zaciekawiona weszła do środka. W pokoiku na wieży Różyczka zobaczyła staruszkę, która przędła len. Zaciekawiona weszła do środka. Mimo zapobiegliwości króla spełniło się przekleństwo wróżki. Różyczka ukłuła się jedynym w kraju wrzecionem i miało to fatalne skutki. Różyczka pogrążyła się w głębokim śnie, a wraz z nią cały dwór i królestwo. Zasnęły ptaki na drzewach i motyle na kwiatach, i zwierzęta, i ogrodnik ze swym pomocnikiem. W kuchni zamkowej wygasł ogień. Zasnął kucharz, co chciał kuchcika wytargać za ucho, i cała służba. Zasnął król i królowa wraz z gośćmi, ucztując przy stole, a wraz z nimi zasnęło całe miasto. Wokół zamku i miasta wyrósł gęsty, kolczasty żywopłot, przez który nikt nie mógł się przedostać. Minęło 100 lat od zaśnięcia Różyczki i wszyscy już zapomnieli o śpiącym królestwie. Tylko starzy ludzie snuli o tym opowieści. Młody książę postanowił odnaleźć śpiącą królewnę i o dziwo, gdy tylko odnalazł właściwe miejsce, żywopłot sam się przed nim rozstąpił. Na dziedzińcu, w zamku i w całym mieście wszyscy byli pogrążeni w głębokim śnie. Chodząc po całym zamku, młody książę odnalazł wreszcie uśpioną królewnę. –
Książę, urzeczony pięknością różyczki, pochylił się i pocałował śpiącą dziewczynę. Zły urok przestał działać. Królewna obudziła się i uśmiechnęła do młodzieńca. Wraz z królewną obudził się cały dwór i miasto. Wszyscy pospieszyli do swoich zajęć. W kuchni zawrzała praca. Zapłonął ogień, a kucharz nie zapomniał kuchcika wytargać za ucho. Różyczka zaprowadziła księcia do rodziców, a on poprosił o jej rękę. Książę ożenił się z Różyczką i żyli długo i szczęśliwie.